Tak, na dzień dzisiejszy prezentuje się nasz projekt piecu generatora, czyli pieca z silnikiem cieplnym Stirlinga, który to silnik docelowo ma napędzać prądnicą. Zacząłem go już składać na gotowo. Tu widzimy palenisko. Tylna ściana tego paleniska została wyłożona cegłą szamotową, co korzystnie powinno wpłynąć na utrzymanie w nim stabilnej temperatury. Również na sklepieniu jest szamotka, więc płomień, zakrzywiając się na nim, pójdzie do góry, ku przodowi i przechodząc tędy, dzięki temu tu będziemy mogli gotować wodę na herbatę i dopiero wtedy przejdzie do komina. Pomimo, że część przestrzeni paleniska zabrały te komory, to jednak dzięki temu, że róż został obniżony, zostało to w pewnej mierze zrekompensowane i palenisko jest dość spore. Bez problemu wchodzą tutaj tej wielkości polana. Ma ono długość około 30 cm. Podczas gdy tu będzie się gotowała ciepła strawa, w naszych komorach wymiany ciepła będą walczyły ze sobą dwa żywioły: ogień i woda. Jak wiemy, te grzejniki, a raczej chłodnice, będą napełnione wodą. A ponieważ powszechnie wiadomo, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, to ten trzeci to będzie siłownik naszego silnika. Którego wprawdzie jeszcze nie ma, ale wkrótce się tu pojawi. Postawiłem ten piec na takiej platformie transportowej, wykonanej oczywiście z materiałów odpadowych, ponieważ gdy trzeba będzie przenieść go na miejsce docelowe, powiedzmy, aby podłączyć do komina, to mam tutaj takie wózki, takie wózki transportowe, które zostaną podłożone na czterech rogach i myślę, że bez problemu na nich pojedzie. Wszystko to zostało już pomalowane, aby ponownie tego nie rozbierać, mam nadzieję. Łatwiej jest było mi pomalować to w pozycji leżącej na stole, niż powiedzmy tak jak teraz. Te grzejniki były poobijane, porysowane, jak to ze złomu. Jest to już wszystko skręcone na szczelnie. Tu wstawiłem taką przekładkę, która w jakiejś tam mierze dystansuje część grzaną od chłodzonej i ograniczy bezpośredni przepływ temperatury. Czyli został jeszcze do zrobienia siłownik, przeniesienie z niego napędu na wałek i podłączenie tego siłownika z komorami wymiany ciepła. No i oczywiście prądnica.
Zima minęła i myślę, że czas został przeze mnie dość dobrze wykorzystany, bo realizacja projektu zbliża się ku końcowi. Wprawdzie robi się ciepło i będę miał teraz inne zajęcia związane z tą porą roku, ale myślę, że znajdę jeszcze trochę czasu dla naszego projektu.